Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piwus. Witam was w 16 odcinku z The Last of Us na moim kanale. Moi drodzy, w ostatnim odcinku uciekliśmy sobie przed tym wozem łowców bodajże. No jest chyba łowców, tak. I zakończyliśmy odcinek w tym pomieszczeniu, ale cofło mi save'a, nie wiem czemu, kawałek wcześniej. Ale już jesteśmy z powrotem. Zbieramy wszystko, co jest tutaj potrzebne. Lecimy dalej. Widziałem poprzednie kilka odcinków, które nagrałem do przodu. O, dajcie sekundkę, się tylko poprawię. I okazuje się, że poczyniłem postęp, jeżeli chodzi o... No, chociaż włosy Joela są trochę zmasakrowane. Ale ogólnie rzecz biorąc, gra płynnie się nagrywa, mam wrażenie. Przez co... Powinno być lepiej ogólnie, ze wszystkim. Dobra, pozbierajmy sobie rzeczy. Czy możemy coś skraftować? O, bombkę byśmy mogli sobie zrobić. Jeszcze jedną, mamy dwie. Dobra, ale to nam starczy. 60 mamy. Kupmy sobie to. I kupmy sobie szybsze leczenie. Skoro możemy w to zainwestować. Okej. Okay. Albo wiecie co? Dajcie mi sekundkę, ja sobie tylko zresetuję grę, bo widzę, że znowu się grafika lekko popsuła. Okej. Okay. Czemu to tak głośno jest? Czekajcie jeszcze sekundę. Okej. Okay. Dobra. Chyba teraz powinno być lepiej. Chociaż nie wiem. Nie wiem czemu wywala mi na prawie 20... decybeli, to, ale okej, nieważne. Chciałem poprawić tą grafikę, nie udało mi się tego, nie udało mi się tego uczynić, więc lecimy bez tego na razie. Gdzie teraz? Bo raczej na dół nie zaskoczę. Ej, ale strasznie mi się nie podoba ta grafika Joela, nie? Jakby, nie wiem jak to, nie wiem jak to naprawić. Czekajcie. Turędy teraz, no byliśmy sobie tutaj. Ale tu wyjścia stąd nie ma. Trzeba poważnie zeskoczyć tam na dół? Albo może? Nie, 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 tu po krawędzi, idioto. O, właśnie, tak. O cholera. O, jest nasz pan wesoły samochodzik. Nie widzą nas. Faktycznie, no tak, nie widzą nas. Do chuja! Suczysz! Joel! Czekaj, czekaj, przestań! Patrz! Złaź z niego! Spokojnie, synu. Tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają za sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Ellie. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Ellie. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Sorry za te akcje. Te kurwa włosy wyglądają jakby były... Zrobiłabym tak samo. ...z plastiku zrobione, ale w sensie z jakichś klocków Lego czy coś. O, co jest z tą myszką? Halo. Ponoć nie jest tam zbyt różowo.
ale totalnie nie wiem, jak to poprawić. Pewnie wszystko poszło z nim. Nie wiem, próbowałem i opcję skalowania zmienić, i próbowałem zresetować grę, próbowałem wszystkiego, nie da się z tego naprawić. Nie wiem, musiałbym pewnie zresetować cały system, ale nie mogę na razie tego zrobić, bo uploadują się kolejne odcinki na kanał, więc dobrze. A tu mamy kolejny poradnik, z tego co widzę. O, coś o koktajlach Mołotowa, z tego co można mniej więcej. Trzeci rozdział, ósmy. Zwiększony promień bomby zapalającej. Konstrukcja. Dzięki odpowiedniej konstrukcji materiału zapalającego detonacja następuje prawidłowo. Okej. Okay. Ulepszone mołotowe. Promień... Aha, promień eksplozji, czy po prostu większy obszar będzie można podpalić. Spoko, musimy to się być przyda. Ostrożni. Mają tu posterunek w okolicy. Jesteś tu tylko z córką? Nie jesteśmy spokrewnieni, jesteśmy... Obiecałem komuś, że się nim zajmę. No tak, podziwiam. Wyskakujące zabawki. Cudowne oznaczenie ściany. A nie, sorry, to jest sklep z zabawkami. Czekajcie, wszyscy cicho. Odejdźcie od okien. Odjeżdżają. Rany, ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Wyrzuć to. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz, jaką mamy zasadę? To prawie nic nie waży. Zasada! Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. Dobra, zasada, muszę przyznać. Jesteśmy blisko. Wyskakujące zabawki po raz kolejny. Cudownie. Skakujące zabawki po raz kolejny. Nie wiem, po co ja to w ogóle kurwa klikam, jak już raz to czytałem. Łowcy! Cholera! Eli, osłaniaj nas. Co macie? Dobrze. Nic. Sam. Zdaje się, że ktoś został z nią. Poszedł już do... Okej. A gdzie reszta? Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra. Obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. Okej. Okay. Mamy dwóch chłopców na... Powiedzmy naprzeciwko. A trzech, sorry, jest trzech jednak. Mamy łuk może? Mamy jakieś tam strzały, dwie do łuku. Oj, nie. Teraz ten poszedł tam, tamten się odwrócił. Dobra, możemy iść do przodu powoli. Co jest? Dobra, zesrało się wszystko. Ty, no zrobiłem szybsze przeładowanie dla tego rewolweru, a i tak przeładowuje się strasznie powoli. Gdzie jesteś? No tutaj. Siema. Zesrało się trochę to wszystko. Nie chciałem, żeby tak było. Udało się. Nieźle, staruszku. O, te cienie paskudne są. Czekajcie, jeszcze spróbuję sobie... Może w grafice, nie wiem, cienie poprawić czy coś? Filtrowanie tekstur może zwiększymy. Może to coś da. Nope, nic nie dało. Jakość cieni kontaktowych. Nie, nic to nie daje. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, czemu to się tak wszystko powywalało. No ale cóż. O Boże, jak to paskudnie wygląda. Cholera! Kolejni! Oni nas widzieli? Serio? To oni nas widzieli, serio. XD.
A no tak, o, nie będę mógł. Nie będę mógł korzystać ze snajperki przez to, że nie mam. Kurwa mać, no niedobrze. Dobra, jakoś sobie poradzimy w tym odcinku. Jeden, dwa. Dobra. Jakoś sobie poradzimy z tym, ale kurde, no dlaczego to się tak wszystko zesrało? Nie wiem, od czego to zależy. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę na szybko. Okej, na ten moment nic się nie da z tym zrobić, dopóki odcinki się nie zaplodują niestety, ale to wygląda wszystko kurwa paskudnie. Najgorszy odcinek chyba. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne, być tak blisko nich? Tylko ja mam klucz. Czarna podłoga cała, ja pierdziele. Już mu się klucz. Ojojoj, bardzo niedobrze. Jest tutaj. To ile masz lat? Ja? 14. A ty ile masz? Tyle samo? Ta, czyżby? No, prawie. Okej. No tak. Nieźle. Dobra, szukamy jak zwykle rzeczy wszędzie. I będziemy szli dalej za naszymi kompanami. Henry i Sam, jak dobrze pamiętam. Chociaż wyświetlałem się ich imiona przy napisach, ale... Nie przyjrzałem się dokładnie. To tutaj. O, Henry, tak, i tamten sam, okej. Okay. To ma sens. Tu nic nie ma chyba. Witam w moim biurze. Jak długo się tutaj ukrywacie? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody. Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj, stary. Nie gryzę. Czemu nie uciekliście? Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Chodź. Coś ci pokażę. Popatrz na tych skurwieli. Zbierają się tu codziennie. I warują przy tym cholernym moście. A nocą? Zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Wow. Dobra, gotowa? Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. To dokąd idziecie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego... No, może nie bez powodu. Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zajmij się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. My jesteśmy tutaj. A tu stoi opuszczona wieża radiowa, zaraz za miastem. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Jeśli chcecie do nas dołączyć, wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak rzep. Jak rzep. Jak rzep. Jasne. Dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie
oddalajcie się, okej? Wiesz, co robisz? Jego broda wygląda, jakby miał kawałek gówna przylepiony do twarzy. Spokojnie, staruszku. Mam nadzieję, że wiesz, dokąd. Masakra. Tędy. To jest chyba ten most, na który mamy dotrzeć. Tak mi się wydaje. Spróbujmy ich zdjąć po cichu. Idę za tobą. Z tym moim po cichu może być ciężko. Ej, jak leci? Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani ślad. Okej. Zabici. Dobra, chodźcie. Nie ma źle w sumie. Myślałem, że to się nie uda. Gdzie teraz? Chyba tutaj. Strzelają się z tymi. Ej, Joel, jeden jest przy reflektorze. Widzę ich. No ale ja go nie zdejmę z tego, bo ja nie mam... Ej, słyszysz to? Klikacz! Tak, słyszę go, ale za cholerę nie widzę. Czy dam radę wykorzystać klikacza? Czekaj, tam jest! Tam! Wow, tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Dobra, spróbujmy się przemieszczać tak, żeby nas ten reflektor nie złapał. Złapać ich! Osłaniaj mnie! Jest mój! Jesteś martwy, domku! Kurwa mać, nie wiem, gdzie oni są. A, nie mam już amunicji. Super. Osłaniać mnie! Mam go, mam go! Oła! Kryj mnie! Zapłacisz za to! Szybkie leczenie musi być. Bo nas wystrzelają zaraz jak kaczki. Nie zgubcie go! Mando! Aha, i dopiero zaczął ten teraz strzelać, no to super. Joel! Elegancko, tylko że już amunicji nie mam. No tutaj nie ma amunicji nigdzie. Super, mnie zaraz zabiją. Uwaga! No bo w sumie. Oła! Co jest? Kurwa mać, czemu to jest tak mała amunicji do wszystkiego? Gdzieś ty polazł?
Okej. Udało się. Początek kolejki. Brama D2. Okej. Mam jeszcze tylko karabin i ten. Henry, pomóż mi z tym. Karabin i shotgun. O nie, cholera! Leć! Okej. To było całkiem sprytne, muszę przyznać. Czekajcie, czekajcie! Hej, tam są! O cholera. O nie. Mam go. Chodźcie. Już? Zabili go? Wow. Szkoda, że wcześniej mi nie pomógł. Okej, patrzcie. W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź! Cholera! Szybko! Szybko! Okej, ja zostaję sam, zajebiście. Uwielbiam takie etapy. Okej, musimy go wyciągnąć! Staranujemy ją! Przepraszam. My zbadamy! Co? Jakiś bezsens! Hej! Teraz! Pojebało cię, Henry? Jeszcze raz! Gazu! Trzymamy się razem. Joel, chodź! Aha, tu można coś otworzyć, ja byłem pewien, że mam... Oj, kurwa, może być zaraz nieciekawie. Okej. Wow. Zajdźcie go z drugiej strony! Jak my się stąd, kurwa, wydostaniemy? Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli mam być szczery. Kurwa, co się tam dzieje? Zdaje się, że ich znaleźli. Rozproszyć się, mogą iść tędy. Oj tak, mogą i idą. Zdecydowanie, mój drogi. Ja mam pomysł na was, wiecie, panowie? Dokładnie tak. I skraftujemy sobie kolejną bombkę, bo mogę. Ja myślę, to oślepiające w sumie. Nie wiem, czemu ja tego nie rzucam. Co, oni już o mnie wiedzą? Gdzie jestem? Rozdzielić się! Oczywiście, że nie wiedzą nic, bo są tępymi dźdami. Przydałby się jakiś tłumik na tą broń, tak szczerze. Nic tu nie ma! U ciebie? Tu tak samo! Haha, to jest zawsze zajebista opcja. Okej. A temu cegłówką dojebiemy. Coś czuję. Nie, nie patrz na mnie, nie patrz na mnie. Dziękuję. I to by było na tyle, moi mili, moi drodzy. Zabiliśmy wszystkich. O, tu jest lepsza gazurka. Elegancka, przyda się. Dobra, możemy iść normalnie już, bo nikogo tu nie powinno być. Amunicja do pistoletu by mi się przydała. Ale chyba nic nie ma. Do góry? Nie, ach, albo i może. Aha.
Zajebiście. Dobra, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Wow. Uciekaj! Dobra, 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 już jestem, bo zmutowałem sobie mikrofon. Myślałem, że będzie jakaś dłuższa cutscenka, ale jednak nie. Pierdolę! Ile kul ci zostało? Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru. Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę cię, przebiegniesz obok nich. Cholera! Pomożesz mi! Ellie! Nie mamy czasu! Ellie! Ała. Henry! Obudził się! Hej, ty. Żyjemy. Okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. To sam was wypatrzył. Opiliście się sporo wody i... Co ty, kurwa? Henry! Hej. Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś, kurwa, pewien. Przestań! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie. Mieliście sporą szansę. I udało się. Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, Sam, nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej? Okay? Znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Okej. Okay. Czyli nas uratowali. Wiecie co? Zakończmy sobie tutaj ten odcinek, bo jest akurat 28 minut i jesteśmy jakby w nowej lokacji, więc myślę, że to będzie spoko opcja. Tak więc to było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz. I słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.